Ale gra jest włączona, więc ja już chodzę, zbieram drewno i ten. Mi się ładuje. Dobry, dobry, dobry. Dobry. Niech się, wiesz, żebyśmy zapchali te piece, zanim gdziekolwiek ruszymy dalej, nie? W ogóle nie wiem, czy zauważyliście, ale mój mikrofon działa chyba normalnie w końcu. Nie wiem, co to jest nienormalnie, ale kurde, ja miałam to rękami zbić. Bo ostatnie kilka razy, jak graliśmy, to było coś, że miałam jakiś przester w mikrofonie, coś tam. A było, było, no. No to okazało się, że mam po prostu kopnięty port USB 2.0. I kupiłam sobie huba do USB-C i działa, więc jest git. No to nice. Oh yeah. Ostatnie szlify. Aha, zamknęłam sobie drzwi przed wejściem do środka. O, hello. O, ja zawsze zapominam, że jestem taka różowa. Co jest? Gdzie jest lustro? Mamy lustro? Mamy. Gdzieś tam stało. O, jest. Kamienia. Kamienia. Tu jeszcze piec powinien być. Halo, piec, tu jest piec. Jest i Rajdzik, witamy serdecznie. Rajdziki. Optymista, siemaneczko, jakie masz fajne bansujące szkielety. No proszę. Jest i Rajdowicz, siema, siema. O mój Boże. Mogę się zrobić czarna. Przyszła impreza, o. Słusznie. Cześć, Aleksa. Koszulka z Mortal Kombat. Co? No. Koszulka z Mortala. Where? Na ekranie. Aha, okej. Okay. Muszę sobie włączyć live. Ja teraz nie pamiętam zaś, w których skrzynkach co było. A, jak to szło? Weź wszystko. Szybkie przesyłanie. Tu nie. I Rising to jest ta gra sezonowa. Coś się zawsze jak wraca, to nie masz pojęcia, co się działo. Dokładnie tak. Tu coś, jakieś kamienie gdzieś. Tu były kamienie chyba. O. Pięknie. Muszę to poprzebierać. Ja muszę iść coś zjeść. Mam 20% co prawda do kombatu, ale krwi... Prawie, że zero. Wy robicie przynajmniej coś pożytecznego, ja tutaj się młodlisiuję. To też jest bardzo pożyteczne, ja nie rozumiem, o co ci chodzi. W sumie też racja. Długa historia z tymi emotkami. No to dajesz, mamy czas. Jezus, co to są włosy, co wyglądają jak rogi, co to jest? Musimy przygotować rzeczy, słuchajcie, zanim gdzieś ruszymy, żeby się tam wszystko przerabiało. Mm-hmm. O, kobieta z powodu. Jasne, jasne, tylko skończę moje zabawy. Czy ja chcę robotnika zjeść? A mogę w sumie zjeść. Dobra, to nie tak. Dobra, dzisiaj będę mroczna. Skoro zawsze jestem różowa, dawaj, to teraz będę... Trzeba się jeszcze przekolorować. Nie patrzcie na mnie. Pararara. No i pięknie. Cześć, Mariusz. Hejka, hejka. Jak tam wasz weekend się zaczyna? Kto ma długi weekend, czaty? Dawać znać. Kto będzie się błogolenił przez 3 dni? Cześć, krzaku. Okej.
Co ja robię? Nie wiem, z dzidą na drewno? Cóż ona ci takiego zrobiło? Cóż ono ci takiego zrobiło w sumie? Widziałam za dużo w życiu tych tabliczek szanuj zieleń. Aha. Musiałam się wyżyć, wiesz. No ma to sens, ma to sens. Ojejku, my tutaj przecież mamy tonę takich niedobrych, wysokolevelowych paniczów. Mhm. Śmiałam się ostatnio, jak teraz powiedziałaś paniczów, że oglądaliśmy, kupiłam sobie buty w sensie i zastanawialiśmy się jaki to jest rodzaj butów i wyszło, że trzewiki, słuchajcie, nie? O! Chyba dobrze, że nie ciżemki. Trzewiki mi się tak bardzo kojarzą z jakimiś średniowiecznymi grami. No RPG. Właśnie, totalnie, a to są takie buty po prostu nad kostkę, wiesz. Czarne, no. Wiązane nad kostkę, takie, no nie wiem. Jakby wizualnie, powiedzmy, do glanów podobne, nie? Jakby... Jak widzisz, tak miało być po prostu. Trzewiki. Bardzo fajne słowo w ogóle, nie? Tak, trzewiki. Tak. Wiem, że nie ciżemki. Ale ciżemki byłyby niższe, zakładam. Chyba słonko wzeszło. Weźcie drzwi przed Właśnie mnie przyjarało dupę. Bo jakoś, jakiś czas temu, jak kończyłaś live, to zrobiłaś rajda chyba do Rudej. A ja zrajdowałem... Ale ja zrajdowałem do Korle i się zaczęło. Skończył live i też robił live i w sumie tak 7 rajdów. A chyba rajda miało być. Wylądowałem na kanale zagranicznym u dziewczyny, która miała właśnie takie emotki i ktoś mi je sprezentował. W ten dzień byłem chyba na 7-8 rajdach. Brzmi jak dobra impreza. Puruszarka. Tu. Jak tam ci się Agata podobała? Myślę, że widać. Po moich profilach wszędzie. Odpowiadając na pytanie, kto ma wolne, ja mam wolne do 29 listopada. A, idź się schowaj. Nie gadam z tobą. A tobie jak się podobało? No, spoko. Ale tu by mi nie urwała, nie? To mi urwała akurat, ale to... W sensie Agata jako postać, spoko, ten, ale jest to takie... Wolałabym, żeby to było zrobione bardziej w stylu, jakkolwiek głupio to nie zabrzmi, filmu dla dorosłych, a to jest taki trochę klimatycznie w stylu filmu dla nastolatków zrobione. I to mnie bodzie w tym. Rozumiem. No ja akurat nie oczekiwałam niczego takiego od tego. No. Dostałam więcej niż oczekiwałam, bo ja miałam bardzo niskie oczekiwania wobec tego, wiesz? I bardzo mi się spodobało. Bardzo fajnie mnie zaskoczyło. Także... Myślę, że to też bardzo na waszą percepcję wpływa, czego oczekujemy w ogóle, nie? Tak, czego tak, się spodziewamy tak, tutaj na bank. Ale no ja... Oficjalnie jest to jeden z moich top seriali ulubionych. Okej. Okay. Na pewno jest dużo nawiązań, wiadomo, do Wandy, nie? Tak. I mówię, że fajnie jakbym widziała, bo jeszcze nie doszłam do zobaczenia jej. A widzisz. Ale z drugiej strony nie przeszkadza to w odbiorze Agaty, moim zdaniem. No, wasze zdrowie. Że nie wiesz, kim jest młody, nie? Tak do końca, w sensie... Czyli ciężko się nie domyślić, powiem ci, no. Myśmy już w którymś z jednym z początkowych odcinków zakładali, że to może być to. No ja po zwiastunie już, tak jak w sumie większość internetu, no bo to musiało to dojść, nie? Do tego w końcu. Ale tak, i co ja chciałam... A, i to jest właśnie taki serial, co nabiera większego znaczenia, jak obejrzysz kilka razy, bo jest dużo symboliki strasznie, bardzo dużo symboliki i ukrytych znaczeń i ja bardzo lubię coś takiego. Mm-hmm, no jak wiesz, podoba. Czego szukać, to tak, nie? To faktycznie. No, jest super. Popieram Izę, poprosimy więcej słońca. Magnesik też będzie super, ale wolałabym słoneczko. I wygrzej się tam za nas. Ojej. Ale masz ładnie włoski ścięte w ogóle.
A, dziękuję, już zdążyło odrosnąć. Podoba mi się ta długość bardzo. To gdzie to nasze lustro? Ty się widziałam przed chwilą. E, tu jest, tu. Tu. Też je szukałam. A, chyba tam. Zrobiłam trzy kółka, zanim do niego dotarłam. Tak się jakoś wtapia śmiesznie. Trzeba włosy zmienić przecież. Zrób sobie, wiesz, takie do rana. Na hrabinę znowu biegać. A widziałaś, jak ja wyglądam? Te mi do stroju nie pasują. O, maga chodzi. Może klasycznie z warkoczem? Dawno nie było. Powrót do klasyki bywa super. O, te są zajebiste, ale ciuchy mi nie pasują też. Może długie? O, mogą być długie. Zostawmy dzisiaj długie. Nie, nie zapisało mi się. Ej, a może by takie... Co oni tu porobili? To było? Tego nie było chyba, nawet w dodatku. To musieli chyba zupdate'ować. A co? Aha, te włosy różne? No. Ten taki postawiony u góry, co przed chwilą miałaś, było, ale to teraz, to nie wydaje mi się... No właśnie, ja tego nie kojarzę. Nie... Wiesz co, one chyba są z dodatków, bo ich nie mam. Niektóre. Czy z dodatków bo... na pewno, bo te są chyba z... Chciałam powiedzieć Van Helsinga. No, zajebista jestem. Rozbywania, czy co? Tak, właśnie. A ty jesteś cała na ciemno. No, skoro ostatnio byłam różowa, to wiesz, teraz tak dla kontrastu. Jestem cieniem po prostu chodzącym. Be my shadow. Będę się ubrać tak samo jak ty, tylko w innym kolorze. O, no? Czekoladka. O, to chyba very dark chocolate. To już jest taka węglowa. Dokładnie. Tak, to jest mój ulubiony rodzaj kiełbasy z grilla, nie? Zwęglona. Ale autentycznie coś jest takiego, jak są tak już prawie spalone te skórki, że są takie... No ja lubię, nie ma co ukrywać. Gorzka 70%. To ja nie wiem, myślę, czy Ferno jest gorzka na 70%? No na ile jestem gorzka? For me you are very sweet. So. Aaaa, weź, weź. Ijo, ijo. Czemu ty, Widziuk, śmierdzisz? Coś ty wziął? Bo na farmie byłem bawełny. Czemu ty, Widziuk, śmierdzisz? Najlepsze cytaty out of context. W sumie. A i tu też pecik w wiaderku, zapomniałam o nim. I że to ciągle tu jest. No cóż, och well. Każdy ma takiego peta, na jakiego zasłużył. To co? Co bijemy dzisiaj? Co my tam mamy? Jak to się klikało? K? Mhm. K. Mamy nowy poziom. 43 mamy teraz bić. Beatrice jakaś... Krawcowa! A to ta! To o nie, to ta wkurzająca, co biega po całej babuszka. Tej. No. Będzie fajnie. Będzie super. Nie pasuje mi kolor broni do wszystkiego. O, a wy macie takie te. Aha, to wypadałoby sobie zrobić też. A nie to miało być. Rozumiem, że wy macie jakieś metalowe. Masz pytanie? A może być na live, czy nie? Może być. No. Spytałaś już kwestionariusz podatkowy do od Twitcha? Nie pamiętam. Jest, składam chyba do YouTube'a, do Twitcha chyba jeszcze nie. Bo jedno pytanie nie mam jest takie dziwne, że nie wiem, co ma zaznaczyć. A jakie? Zrób zdjęcie i podeślij mi na WhatsAppie. Wyślę, no. To co, idziemy? Nie idziemy? Okej, okay, bo wy macie jakieś lepsze bronie niż ja nie wiem jak, bo ja się takie nie wyświetlają. Jak ci nie wyświetlają? Bo wy macie jakieś takie bardziej metalowe, nie?
Jak się nazywają te? A ty masz miedziane czy jakie? Miecz. Miedziane mam. Aha. No. Gdzie tu mogę odkryć lepsze, co tam ten? Tak, no, żelazo chyba z pieca weźmiesz. Gdzie jest, aha, z pieca, gdzie jest piec? Co ty jesz, Wiciuk? Czekoladę gorzką? Co jesz? Co wilk? Ja? No. Chipsy. Taki sprytny. Nadal nie mam. Czy byście robili jakiegoś bossa, jak ja wtedy poszłam? No bo to jeszcze chyba w kuźni trzeba zrobić. A ile tu jest gdzieś w kuźni, bo już trochę się gubię. No właśnie nie pamiętam. Bo wy macie skądś te brojki. No. A ja jednak no trochę w tyle, nie? I... O, warsztatkowe... O, tu! Dobra. A to sobie coś zrobię tylko, dobra? A, bo tu jest jeszcze warsztat, dobra. Czy kusza była dobra? Czy kusza była w ogóle nowa? Czy co było nowe? Ja nie wiem. Dobra, biorę kuszę. Bierę, słuchajcie, bierę. To pierwszy z góry. Ciririririri. 30 sekund, moi drodzy, 30 sekund się będziemy przetapiać. Ktoś biega jako szczur. Aha, czemu ty ciągle śmierdzisz? Bo mu czosnek pewnie schodzi. Tak długo? Musimy zainwestować w basen. Chciał umyć dupę. Chcesz być chlorem? Walił. Ale ogólnie zbufowali ten czosnek, bo on dawniej szybko schodził, teraz strasznie wolno. No widzisz. Czy coś jeszcze macie na sobie, czego ja mogę nie mieć? Jaką macie zbrojkę? Poziom w sensie. 41. Ale 34. Chodzi mi pojedynczy... Okej, dobra. No to jest skit. To już chyba nadrobiłam. Czwarty poziom, jak coś. Mhm, dobra. No to ja też jestem ready, już można iść. Co to za koń na obrazku w ogóle pod nami? No nie wiem, ktoś go musiał oswoić. Chyba. No. To idziemy na tego? Idziemy na tego bosika, czy nie? Ja bym poszła. No to chodźmy, tu mi śmierdoli z tej strony. Gdzież śmierdoli... Megok? Powodzenia w skałę. Nie, bo w skałę tu się nie da zejść. Już rozumiem, czemu Megok pobiegł z drugiej strony. O Jezus! Ja specjalnie nie skoczyłam. Oj. Ała! Gdzie się zaraz umrę? No co za głupota. Ja też! Po mnie trafiła snajperką, którą w ciebie celowała. I chuj. Tyle was wycieczki, nie? Shit. Chyba poszliśmy najgorszą możliwą drogę. Nie wiem, po prostu trafiliśmy na najlepszą ekipę po drodze. Wyposażenie jest uszkodzone. Dzięki! Właśnie licznik śmierci. Jeszcze. Trzeba pamiętać. Na razie żyje. Co to za życie, ale żyje. Ale... O Jezus, ona mnie ciągle tu goni! Pomocy! No to biegnij! No nie mogę, utknęłam! Jestem w kozim rogu. W kozim rogu. No tak. Czy ktoś ma mnie jak podnieść? Wrócę. Ona chyba sobie już poszła chociaż. Jade, kurde. Jade to zawsze złe kobiety. W różnych mediach zauważyłam. W sensie w filmach. Gdzie są twoje zwłoki? Tu gdzieś? Na takim zalążku jakby. Gdzie ty jesteś? Mogę powiększyć mapę? No to zejdź na ścieżkę. Idę, ale Jade idzie razem ze mną. I tu musisz iść w prawo. Jakiego zaimka użyłam? Prawo! No ja wiem, że w prawo widziałam cię, ale chcę się Jade pozbyć. Ja nie wiem, jakiego użyłam zaimka. Nie wiesz, jakiego zaimka używasz? Przykro mi bardzo. Ona jego, czy on, ona jego? Czy onu jego? Onu jemu. Zajebiste. Widzę, że wszyscy z tego. Z
Spierdzielaj, Jade, ja cię nie chcę, idź. Daj mi spokój, kobito. Poszła sobie, poszła sobie. O Boże, piękne. My nie umieli wyjść w ogóle z pasy. Jade się zaspawniła. Nie, od tej strony, od drugiej. Idź tu z powrotem i po prostu trzymaj się tej skały. Tak, mówię ci, w takim poszłam w skrytkę i tutaj mnie... Nie miałam jak uciec od niej, nie? Halo. Musisz wyjść, no. Cześć, Apsik, siemaneczko, dzień dobry. Co to za dziwne transowe gadki, proszę tu zaraz pompki robić. Co? Co? Jakie pompki? Dziękuję. Ale my mamy dużo życia. Nie, no bo to jest ten. Nie mówi się o tym. To przez nową grę, kurde. No. Przez jaką nową grę? Ostatnio wyszła. Hmm? Tak? Dragon's Age. Czyli co to wyszło teraz? No, a co z nią nie tak? No, bo tam, wiesz, możesz sobie wybrać tożsamość płciową, czy coś tam i... Aha, ja pierdzielę. Jakieś tam właśnie te inne pierdoły w grze, że możesz sobie odkryć własną tożsamość w grze, kurde. To są chyba blizny po operacji piersi, coś takiego. O Jezus, tam dużo takich, że po prostu ta gra jest, no to nie wiem, kto twierdzi, że ta gra jest dobra, no ale... Może poza tymi śmiesznymi takimi, może nie do końca potrzebnymi treściami jest dobra, nie wiem, nie grałam. Nie, uważaj, tu Jade idzie. Czekasz na cooldown skilli i tak to nic się nie dzieje. Aha. Koń. Nawet nie pamiętam, jak się łapało konie. Oj, chyba pierścień nie lubi. W razie nam srebro niepotrzebne. Nie wiem, bo ja próbuję znaleźć przejście dalej. Ja idę za tobą. Widzę właśnie. Ja nie wiem, czy to jest mądre posunięcie. O, jestem przekonana. Jeżeli ja prowadzę, to ja nie wiem, czy to jest dobre wyjście, no ale... Słuchaj, przynajmniej jak zgubimy się, to obie, tak? Oj, jak widać. Kapłanka to raczej nie. Dobrze, no idzie. Dobra, już bliżej niż dalej, słuchaj. Chłopaki są na mapie. Już pół wioski wybiliśmy, a wy jeszcze tu, kurde, was tu nie ma, nie? No... Miałyśmy problemy po drodze. Spotkałeś dzisiaj Jade? O, jest. Boże, one są tu dwie! Jest kapłanka i ten, nie? No. I Beatrice. Jezus. Co Boże. Spadaj, przecież ja będę zaraz martwa, nie? Jak to tak będzie wyglądać? Mogę, jak zaraz będzie martwy. Ogła! Już? Ja nie pamiętam skilli. Co się właśnie tu wydarzy? A, bo ten jest brutalem. Oni tu wszyscy nas chcą zjeść. No. Jesus, Krystal. Pomocy. Stary, odpuść. Mnie goni ciągle brutal. O. No ja próbuję się tu ewakuować kawałek, żeby się wyleczyć, chociaż kącek. Słuchajcie, dobrze nam idzie. Się leczę właśnie. Dobra. Czy my kryształy możemy? Pewnie jeszcze nie możemy wybrać. Ile mogą? Masakra. Oto. Dziewczyny na gotowe przyjdą. A widzę, że ty urodziłeś, okej. Okay. No, z tym życiem to jakoś normalne. Z toporkami się biłeś? No bo mam tylko toporki i ten. Nie, żeby coś, ale sama potwierdziłaś, że Ferno jest słodka niż gorzka, więc chcą jej spróbować. No, ewidentnie. Jej, dziękuję, że szuka. Okej. Okay. Ojej. 36 miesiąc. To trzylatka. Kim jesteś? Ach, dobra, to jakaś... Kim jesteś? Who are you? Jakaś dziewczyna tutaj, czy laska, nie wiem. Została mi jedna czwarta życia. A gdzie ty jesteś? A właśnie, bo domku. I ciuk sleszy. Domku? Tu? Nie, nie w tym. Tutaj. Ale przynajmniej w bezpiecznym miejscu. A ja nie mogę być jeszcze człowiekiem? Nie mogę się zmienić w człowieka? Jak to jest? Myślałam, że no możemy. Trzeba zabić ją. Ją zabić. No nie, tak. Nie ją. Nie ją. Ona nie daje tego.
Kiedyś dawał, a teraz już nie daje. Leave me be. No czekaj, bo ona do domku weszła. Zostań w tym domku. Idealnie. Huh? Nie? Nie? Babcia nie wie... Kurde, co za ptka. O kurde. A, to coś tak działało. Dobra, weźmy topory. Będziemy ją gonić. Babcie świnie, kurde, babcie bijcie, a nie świnki. Co bije świnkę? A nie jakieś, co za... bezmózgie szkielety, no. W sumie to ma sens, nie? Gdzie ona? Ona pobiegła za domek. Myślałam, że ona do tego domku wlazła. Najgorsze jest to, że tu jest wszędzie słoneczko. No. O, idzie w naszą stronę. Jak miło z jej strony. Co to za kusza, która leci tylko na taką określoną odległość, no? Mało. Co się no. dzieje? Co się o. dzieje? O, fuck! O kurde, ale ja zrobili. Tylko chyba nie było, nie? Ale surprise. Już nie ucieka cały czas, kurde, to do domku. No właśnie staram się, ale wpuścić mnie nie chce. Jak to się stało? Czy ona jest tajnym agentem? Mam 18 sekund do ulta. Macie ulti? Nie. Muszę się wyleczyć. Ja mam nie 20 mam sekund. Musicie się wyleczyć. Łocie, panie. Też się muszę wyleczyć. No. Poleciała się gdzieś. Ła! Do mnie. Do drugiego domku. O Jezus, do domu. Ult zaraz ginę. Ult za 20 Dobra. Sekund. Jesteśmy w drugim domku z naszą koleżanką. Ja mam ulta. Uwa! Dobra, wychodzę na chwilę. Gdzieś poleciała znowu. No jak ulta użyłem, uciekła. To jest za... No u mnie tak samo. O, hej. O, wraca. Miło cię tu widzieć. Gorzej, że jestem ciągle... A, jednak nie. O, leżę. Ała! O nie, to szybko musimy wracać tam. No, musicie. Nie, no, spoko. Kuwa! Teraz to ja leżę. Magoga podnieście, bo on prędzej zmarł. Ale ja już cię podnoszę, to bez sensu. Ty jesteś Magog w środku, nie? Uh-huh. Dobra. To podnieś Magoga. No już, już. Cześć, myśliwy, siemaneczko. W końcu krawcowa jest, no przynajmniej. Wyzwanie, no, nie? Okay. O. O kurde! O kurde! Dzionastu. Tak. No. Teraz ja potrzebuję podnoszonka. Już. Teraz będzie wieczór, będzie prościej, słuchajcie. Oj, Magok jest na celownik. Mm. Jestem jeden HP. O Jezus. Nie, Jade! O ja pierdolę, co ona tu robi? Ona mnie zabije, tak. Co ona strzela? Czy ona bije bossa? Tak, bo oni się mogą bić, no. To niech ona się bije z bossa. No nie. Uciekaj, żeby... Ucieka! No. O kurde. To chyba no to wiem, każdy... Że żyjście, kurde. No wszyscy. Jade przyszła, zrobiła pierdut i całe życie się poszło walić. To chyba każdy dostaje po zgonie do listy. Chyba tak. Gdzie jest najbliżej? Ojejku. A tu jest jakiś portal. Dobra. Och well. Było ciekawie, ale przynajmniej jest interesująca babeczka teraz. Mm. Myślę, że nikt się tego nie spo... Tego nie chcemy.
Jezus. Następny łowca wampirów. Pozdrawiajcie się. O! Belmont! No, lepiej ty nie żywcie się teraz. No myślałem, że sobie... No teraz sobie poszedł, Boże. Wiesz? Myślałam, że zjesz. Tak to ja bym zjadła. A nie, ja nie. Ja jeszcze mam połowę, wiesz, mojej krwi. Wcześniejszej. Tutaj idzie, o nie, 8% tylko. Nie, właśnie i tak. Chyba. Ta Jade tam, kurde, się musiała pojawić. Koń. Tu idzie ta kapłanka. O Jezus. Ups, co ja robię? Jak się zmienia? Nie, konik! Tam jak się ten konia brało? Wodą chyba, czy coś takiego, nie? Nie, woda to do utrzymania. O, możesz coś z tego... Chyba, że nie chcesz, to ja zjem. Ja mam 5%, więc... Mhm. O, ja bym łotra 25 wzięła w sumie. O! A? Co się wydarzyło? Nie, myślałam, że niechcący się tepnęłam do niego właśnie. A, spoko, spoko. O Jezus! Lecą! O! Dobra, ciągam kapłankę. Dobra. Ja piję się z tym wojownikiem jakimś, kurde. Panie z tym... Bambaryło. Czemu ona wraca? Ale... O, przyszła kraftowa. Ale to, wejdźcie, bo to też wraca. A łucznik 55. Proszę, kupa. Dać buffa lepszego. O, nasze ekwipunki. Ten jest chyba mój, ten? Nie wiem. Oboje. Ja nie wiem, nie ma znaczenia specjalnie. No. Czy to zostało za... Czyście serduszko zostało. Dobra. Gdzie babcia? Gdzie? Nie wiem, pytam właśnie. Dawid, babcie! Ty już nie udawaj takiej niewinnej. My już wiemy, czym jesteś. Jeszcze i dali takie najbardziej pospolite imię. Beatrice. Sekund do ulta. Ja mam ulta, więc... Najgorsze, że to skacze. I tak jak my mamy te ulty takie, no... To trochę zajmuje, ale na szczęście trafiałam moimi wszystkimi. Dobra. Ja się kawałek wycofam i spróbuję się wyhealować. Trzeba zabić tego wojownika, bo będzie przeszkadzał. Chyba poleciał do ciebie. Podpór, żeby Ania wróciła. Uwaga, bo tam z tyłu idą. A!
Gdzie? Masakra w ogóle. No, gdzie chce się lepiej wyleć. Jak mi pierdoła! Przecież to jest nieporozumienie. Jeszcze mi cały czas życie ucieka. No, bo cię podpaliła chyba, wiesz? No. Wcześniej ja, teraz ty. O Jezu, jeszcze te mięśnie jakieś są. Gdzie to? A! Już idę. Spoko, radzimy sobie jakoś. Znaczy ogólnie łatwo go unikać, mam wrażenie. Uh-huh. Jak masz... jak bez, masz skok, bez odskoku. Nie, bez odskoku. Ja już używam rzadko, kurde. Właśnie to właśnie, po to masz bronię, żeby właśnie sobie do przodu dasza zrobić. No, kuszą. Nie no, mi akurat wystarcza, ten też. Oj. Dobra, gdzieś idziemy. Czekaj. Idę. Udało się. 3-4. Na dole. 3-4 to jest ostatnie. No jakby, jak grzecznie czeka mnie. Serio? Okrutnik. Piękny man. Nagrodę. Kurwa, ten obrazek tej bitchy jest po prostu jest piękny. To jest taka urocza babulenka. Bardzo urocza, zwłaszcza po tej walce. No kurczę, teraz mam 47 level, więc... To jak się tego konia oswajało? Skąd masz 47? Nie, że następny jest na 47 level. Myślę też mnie... A bo nie mam jeszcze zbroi nowej przecież. No ty masz czarnego, ale tak. Ale to z statystyki musisz patrzeć na konie, bo tak się nie opłaca brać byle jakich. A jak się patrzy na statystyki? Jak zejdziesz z niego, to są statystyki. Jak się schodzi z konia? Albo pod konia. Też mam ten dylemat. I gdzie są te statystyki? Aha, mag. I jakie statystyki to są dobre? Powyżej 10 wszystko musi być. 12. Jak wyjdziesz 11. Z konia, to widać statystyki. Ale na tabie, na konia. Na konia i tab, tak? Nie. Tak, na konia najedź myszką i tap. O, przyspieszenie mam 3, słuchajcie. Ale mam. Prędkość 10 i zwrotność 12. No to jest no. Mój gorszy. Troszkę słaby. No. Przyspieszenie jest dyszka? Nie pamiętam, żeby to tak wysoko było. Nie, do 12, 12, 13 jest tak najlepiej. Ja sam przed GPS-a włączyć, bo. GPS-a. Hmm? No, skubańcy, no. Dobra, w dupie mam tego konia. No ja szybciej, też, bo szybciej będzie jak pobiegnę wilkiem, nie? Co, nie? Nie, podniesie mnie ktoś, kurde, wy co tam koniki sprawdzacie, kurde. No. Jakie sprawdzacie? Myśmy już do domu zaczęli wracać. Ja zostałam. Ale dlatego, że szukałam koni. No nie wiem, po co wy wracacie w ogóle. No myślałem, żeby kapłankę zrobić. No bo reszta jest na 47 level, no to jak? Wszystko jest na 47. No, a my jesteśmy za słabi. No to zbroje, no to właśnie chcę tutaj po książki ten, kurde, są, nie? A wy wiem, tu znowu jest Jade, to... uważajcie. Jade? No dobrze, że to przyjdzie. Tam idzie w kapturze. Uważaj, bo ci Jade wyskoczy.
chyba jestem w jakimś dziwnym miejscu w tym wszystkim. Nie lecz jej! Na zdrowie! Boże, normalnie całe biedne zakonnice tutaj. Biedne. Czy ciebie zabiło srebro? Mhm. I am alive. Frozen again. A to ja miałem ich frozen again. Koń. Ups, co mi się stało? Aha. To są moje konie. Żaden dobry. Kolejny goń, czyjś. Jade. Jade ukryta. A nie, albo Jade. Szkielet. Nie, to może być jeden z tych bossów, co daje te... te sztylety. I on daje przemianę w człowieka, nie? Aha. Mucho interesante. Albo muy interesante, nieważne. Krowy, a czemu nie możemy dosiadać krów? Jakie to by było fajne i oryginalne. Myślę, że mogłyby być trochę zbyt wolne. Ja tam. Boże, wszędzie są jakieś oswojone konie. O nie, będzie bolało? Nie, dobra, zdążyłam. O kurde, co to za armia tutaj przyboczna u nas? O kurde. Dżinga zasadził. Kilka razy pod rząd jeszcze. Papier. O, papier chyba się przydaje, czy już mamy wszystko? W sumie nie wiem, czy mamy wszystko z tych scrolli. Już chyba tak. No z tamtych scrolli mamy wszystko. Nie? Teraz książki, nie? Czy co to tam? Z papieru mamy wszystko, no teraz właśnie te właśnie zwoje. Aha. Jakieś książki mamy, ale nie mamy jeszcze tego, bo nie wiem, kto dokonuje. Kto tu dał konia do środka? Ja. Nie ja. No potem i tak będzie ten, nie? Będziesz miała przywołanie konia, ten to jest tak to kitu, no. Za chwilkę przyjdę. No tu mamy wszystko faktycznie. A jak się wyposażenie naprawiało? Musisz mieć w ekwipunku. I materiały, i ten. Jakieś takie rzeczory tu są potrzebne. Czy to? Mm-hmm.
Jestem. As good as new. To jeszcze ma dużo, no dobra. Teraz można poodkładać. W sumie można wrzucić skórę, żeby się przerabiała. I co? I trzeba ten drugi stół, nie? Wstawić chyba, jak to teraz tu było. Co ona w ogóle nam odblokowała? Krosna? Peleryna łowcy. Oh. Materiały. I gdzież ta peleryna łowcy jest? Stół krawiecki musimy najpierw zrobić jeszcze. Mhm. A to musimy tą Maję, ten noczną czarodziejkę, żeby ten biurko się odblokowało. Nie, na co odblokowuje suknia balowa północ? Hmm. Mroczny dzwonek do drzwi. 40 desek, przędza zabawunia, no mamy chyba, nie przędza. Tu będzie przędza, są te. Tu chyba, nie? Dwie sztuki, możemy teraz zrobić chyba, nie? Tak. Się robi, dobra, dobra. Co tam jeszcze było do tego? Co wiem? 200 esencji i 40 desek. Dobra. Deski mam. Esencja, gdzie była krewka, krewka. Tu chyba, nie? A. No dobra, i co? I tu zostały nam takie rzeczorki. I to było tu. No dobrze. Te krwinki? Ktoś no to widział? Trzeba będzie, będzie więcej bawełny. Serduszka, kurde. Czy nie? Tu są serduszka. Więcej bawełny. Bawełna była gdzieś tu koło nas, nie? Też chyba. No, koło wszędzie są, nie? Tam. Z tamtej strony. Jeszcze cztery jeszcze. A gdzie tą pelerynę się robi? Z krawieckim, tak? Chyba w tym nowym, no. Bo ten już można jakby stół warsztatowy. Powywalić. Są tylko miedziane, można już go ten, no. Okay. Usunąć, nie? Znaczy jeszcze zostawię... A nie, czekaj, bo tam naprawia się w tym. Znaczy, jak w swoim ekwipunku nie naprawiasz w tym warsztacie, to nie jest jak w tym, nie? W Valheimie. Mm. No dobra, 10 sztuk jeszcze się musi zrobić. Bo do czego potrzebujesz? Do tego stołu. I tu mamy jakiś nowy wtedy, czy co? Tak, jest nowy stół, jest. Krawiec. O Jezu. Dlaczego mi go nie pokazuje w tym? I duchy kłote, nie wiem gdzie ten. To trzeba powiększyć chyba, musimy ten. Powiększyć no, bo, to. Bo to jest bandytów, no. Gdzie jest skóra i szorstka nić? Tam gdzie są dwie szafki obok siebie. Mam. Bo moja zbroja jest na poziomie 0. No ja właśnie w dużej mierze też. Będziemy nową robić, więc.
To mam nie naprawiać? Nie no, nie wiadomo co tam będzie potrzebne, to może to być dopiero za jakiś czas dopiero, nie? A co mam zrobić, żeby naprawić? Aha, dobra, widzę środkowy. Dobra. No ten czosnek tu faktycznie w ogóle leci to, że ja pierdzielę. Po prostu masz kebabowy posmak. Nam, nam, nam. Idziemy tutaj w takim razie. Na górę się wbić jakoś. Są schodki. Gdzie tą bawełnę dorzucić? Bo tego co się tu zaraz robi te nowe. Aha. Nie, masz sobie wziąć tam, tam jest zagraj czy coś takiego, jest wersja testowa. No nie, to ten. Masz napisane, że 3 dni zostały. Znalazłeś? Nie lubię listopada. Kto lubi? Co, co? Nie nadążam, panie majster. Jakie ty mówisz? I kiedy mówiłeś magok statystyki dla konia? Że 12 powyżej co najmniej? 10. A, powyżej 10 wszystkie statystyki. Aha, żeby wszystkie naraz były co najmniej 10, tak? No. To jest zabawa w RNG. No tak, tak. Najlepiej będzie chyba zabić te, które... Bo tam jest za dużo znaczników. Nie, one same i tak umrą. Tak? No bo nie da się nie karmione. Nie da się. O, właśnie mi osłonił przed obrażeniami koń. Dziękuję. Przydają się na coś. Żywa tarcza. Ciebie próbuję przekonać, żebyś ona karmiła. No, tyle starczy, myślę. Nie zabijaj, nie zabijaj. No, ale ja pozbieram, żeby i tak się robiło, nie? Nie rób ze mnie koninki. Konina była zawsze, pamiętam, z Heli. I miałam dużo pytań odnośnie koniny. Podobno jedno z lepszych mięs, nigdy nie jadłam w sumie. Też ale brzmi creepy, nie? W sensie przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że je się świnie i krowę, nie? No i tam różne inne zwierzęta, ale konie? A to ponoć jedno ze zdrowszych mięs ogólnie, bo jest raz, że koń jest bardzo czystym zwierzęciem, a dwa, że same mięśnie praktycznie, nie? Słyszałam też, że rekin jest bardzo dobry, ale też nie było mi dane. Jadłam kiedyś zupę z rekina. I w konsystencji przypomina to klej do farb. Znaczy do tapet. Twój, nie wiem, czy kojarzy. Klej do farb. To też było genialne na swój sposób.
klej takie do tapet. Żółte? Coś takie? Nie, taki, nie wiem czy kojarzysz w ogóle jak wygląda konsystencja. To jest taki klejik biało-przezroczysty. To było podawane z makaronem ryżowym, bo to w takim włok restauracji powiedzmy. Mhm. Ogólnie dobre, no tak rybą smakuje. Nie? No. A to ja słyszałam, że ponoć jak kurczak. Znaczy nie wiem, jak mięso z rekina, bo tam były takie...